Minęła godzina 16. Otwieram 57. sesję, 4, przepraszam, 47. sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu. 57. sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Gminy Miłosław Huberta Gruszczyńskiego, Panią Sekretarz Anitę Kraskę, Panią Skarbnik Jolantę Litka, Pana Mecenasa Łukasza Słomę, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, mieszkańców i oczywiście dzisiaj naszych wyjątkowych gości. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wiosny Rudów w Miłosławiu, uczniowie klasy 8 D. Niestety nie dotarły razem z Panią wychowawczynią, ale jest Pani wychowawczynia klasy 8 E, Pani Karolina Podemska-Środoń. Bardzo serdecznie witamy. Oczywiście zapraszamy też do zabierania głosu. W wolnych głosach będziecie Państwo mogli zadać jakieś pytania do Państwa radnych, do Pana Burmistrza. Także bardzo serdecznie zachęcamy. Proszę o wciśnięcie przycisku kworum. W sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A, upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich oraz bitwy pod Miłosławiem z 30 kwietnia 1848 roku. Podpunkt B, zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Podpunkt C, zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2023-2031. Podpunkt D, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław, część C. Podpunkt E, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej minie gminy Miłosław położonej w obrębie Miłosław. Punkt 7, pytania i wnioski radnych. Punkt 8, wolne głosy i informacje. Punkt 9, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś poprawki do porządku obrad? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Protokół został zwyczajowo wystawiony w Biurze Rady, a także przesłany Państwu radnym w programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła protokół poprzedniej sesji. Dziękuję. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu piątego, sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, przechodzimy do punktu szóstego, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A, upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich oraz bitwy pod Miłosławiem z 30 kwietnia 1848 roku. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. My radni 8 kadencji Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz burmistrz gminy Miłosław jako przedstawiciele społeczności miłosławskiej, upamiętniając 175. rocznicę Wiosny Ludów oraz bitwy pod Miłosławiem, składamy hołd bohaterskim uczestnikom wydarzeń, które choć nie przyniosły wolności, to spowodowały przebudzenie świadomości narodowej, a ta doprowadziła do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Świadomi doniosłości historii i wartości wielowiekowego dziedzictwa przodków, wyrażamy wdzięczność wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy, którzy w ciągu stuleci nie szczędzili sił, zdrowia i życia w walce przeciwko kolejnym najeźdźcom, zaborcom i okupantom. Zobowiązujemy się dbać o ich dorobek, pomnażać go i strzec, dokładając starań pracy na rzecz rozwoju gminy Miłosław. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Projekt uchwały przedstawi pani skarbnik Jolanta Litka.
Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały był omawiany szczegółowo na posiedzeniu wspólnej komisji. Dochody uległy zwiększeniu o 119 556,51 zł. Kwota dochodów po zmianie 55 008 419,32 zł. Kwota wydatków uległa zwiększeniu o 327 456,51 zł. Po zmianie wynoszą wydatki 64 608 037,90 zł. Deficyt zwiększono o 207 900, ostatecznie wynosi 9 599 618,58 zł. Kwota przychodów po zmianach 11 170 779,63 zł. Kwota rozchodów 1 571 161,05 zł. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2023-2031. Proszę bardzo, ponownie pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, również projekt uchwały szczegółowo został omówiony podczas posiedzenia komisji. Załącznik numer 1 to jest dostosowanie kwot do zmian wynikających ze zmian w budżecie. Załącznik numer 2, przedsięwzięcia, też były szczegółowo omówione. Łączna kwota przedsięwzięć wieloletnich 33 270 274,25 zł. I tutaj w tabelce Państwo macie w uzasadnieniu napisaną kwotę, wynik przychodu, wynik budżetu, zmniejszenie o 207 900, natomiast w pożyczkach jest 208, ja tutaj to poprawię, 207 900 powinno być w uzasadnieniu. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław, część C. Proszę pani sekretarz Anita Kraska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław, część C. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław, część C, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław, zatwierdzonego uchwałą nr 11/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999 roku ze zmianami. Zasadność uchwalenia zmiany planu wynika z potrzeby dokonania aktualizacji rozwiązań komunikacyjnych w zakresie włączenia do przyległej drogi krajowej nr 15 w powiązaniu z rozwiązaniami planowanymi na sąsiednich obszarach. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej minie gminy Miłosław położonej w obrębie Miłosław. Projekt uchwały przedstawi ponownie pani sekretarz. Proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej minie gminy Miłosław położonej w obrębie Miłosław. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy działki o powierzchni 0,0454 hektara położonej w Miłosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321/23, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 4 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/0001517/7. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Pytania i wnioski radnych. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Proszę pan radny Andrzej Wnuk.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, prosiłbym wytłumaczyć młodzieży, że dzisiejsza cisza nasza tutaj jest spowodowana tym, że sesja jest drugą częścią naszych obrad, że pierwsza część obrad składała się z komisji wspólnej, na której ustalaliśmy wszystko i były pytania zadawane, bo takie wrażenie zostało, że nic, nikt się nie pytał nic. Dziękuję panu radnemu. Rzeczywiście tak było. Druga sprawa, w tej kadencji radni są bardzo zgodni, także jeżeli wszystko jest wytłumaczone na komisji, to w większości przypadków na sesji już nie ma dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy i informacje. Tu też państwo z publiczności mogą zabrać głos. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Wiem, że pani Karolina to mówiła, że miał być jedna odważna osoba miała. Już dwie. Aha, dwie. Czy już nie? Proszę bardzo. Na chwilę ci dam głos. Raz. Dzień dobry, Nikola Helak. Czy w przyszłości są plany na to, aby wybudować ścieżki rowerowe w kierunku Biechowa? Dziękuję bardzo. Czy będzie jeszcze jakieś pytanie od pani? Bo najpierw zbierzemy pytania, a później będą udzielane odpowiedzi. Dzień dobry. Kasper Kuś. Czy pan prezydent Andrzej Duda pojawi się na 75. rocznicy Wiosny Ludów? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Nie, chyba już nie. Nie widzę. Teraz udzielę głosu panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania tutaj mieszkańców naszej gminy, to zacznę od drugiego odnośnie wizyty pana prezydenta na uroczystościach związanych z obchodami Bitwy Miłosławskiej i 175. rocznicy. To wiemy na dzisiaj, że w uroczystościach weźmie udział doradca pana prezydenta, pan Łukasz Rzepecki, do tego marszałek województwa wielkopolskiego i lokalni posłowie, poza tym radni miejscy, sołtysi i mieszkańcy. To tyle. Odnośnie pytania pierwszego dotyczącego ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku miejscowości Biechowo. W chwili obecnej jest zlecona dokumentacja na ścieżkę pieszo-rowerową z Miłosławia do Skotnik. Również kolejna ścieżka pieszo-rowerowa ze Skotnik do Biechówka będzie budowana przy inwestycji drogi gminnej w 2024 roku. W chwili obecnej na początku lipca będzie oddana pierwsza ścieżka pieszo-rowerowa na terenie naszej gminy z Miłosławia do miejscowości Kozubiec. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Pan burmistrz, czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Nie widzę. Oddam głos jeszcze panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W tym miejscu też chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich obecnych dzisiaj na sesji, ponieważ radni i sołtysi otrzymali zaproszenia imienne, ale też są goście na dzisiejszej sesji. W tym miejscu chciałbym zaprosić na uroczystości z okazji 175. rocznicy Wiosny Ludów, Bitwy Miłosławskiej. Tym bardziej, że uczniowie, wasz patron będzie obchodził w tym dniu święto, więc myślę, że chętnie weźmiecie udział w tych uroczystościach, ale również w samej inscenizacji bitwy, która odbędzie się w parku o godzinie 16. W tym miejscu jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za udział w sesji. Dziękuję panie burmistrzu. Ja również dołączam się do tego zaproszenia przez pana burmistrza. Chciałbym także podziękować naszej młodzieży, że dzisiaj przybyła na sesję, poświęciła swój czas, zobaczyła mniej więcej jak to wygląda.
Jeszcze byście musieli przyjść na komisję, znaczy to tak z bardziej technicznej strony, bo sesja to już jest taka, to już jest powiedzmy takie wydarzenie uroczyste, a tak, tak, wisienka na torcie, tak jest. A komisje tam jest więcej dyskusji w danych tematach. Także jeszcze raz wam dziękuję, chciałbym podziękować i jeszcze chciałbym, abyście na chwilę po sesji zostali, bo tutaj chcielibyśmy tam wam coś przekazać, dobrze? Czy ktoś, a przepraszam, a ty też? Dobra. Okay. Dobrze, to dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma, bo z widowni ma jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie sesji. Zamykam 57. sesję Rady Miejskiej w Mysłowiu. Dziękuję wszystkim za przybycie.